Hej, ja jestem Soul, a to jest kolejna darmowa gra online, Jacksmith. Oczywiście jest to gra we Flashu, każdy może sobie wejść na stronę i w nią zagrać dosłownie za magicznym przyciśnięciem klawisza Play. Daję, gram. Aha, już zacząłem. Wiecie co, zrobię jeszcze, znaczy zacząłem i zaczęło się intro i pomyślałem, musicie to intro zobaczyć, bo tam jest jakaś, wiecie, to jest jak RPG. Założę sobie drugą postać, co się Jasiu nazywa. Jakaś historia jest opowiedziana, patrzcie. Poznaj Jacksmitha, bardzo utalentowanego kowala i jego futrzastego tam pomocnika. Jacksmith bardzo lubił swoją pracę, ale podkowy jakby się nie opłacały. Aha, że gdzieś tam żyła bardzo bogata rodzina. Plumfeder, no i nie przeczytałem. No i był jeszcze jakiś samotny czarodziej, Dudley. I jego obsesją była córka króla, Liliana. Aha, i on używając czarów porwał tą Lilianę. Aha, no i król ustalił nagrodę za pojmanie go. Aha, no i Jacksmith ruszył tam pomóc, bo mu kasa była potrzebna. No i on może sobie w jakieś tam bronie robić i tak dalej, no ale będzie potrzebował pomocy. Pewnie walczyć nie umie. My mu mamy pomóc, temu Jacksmithowi. Aha. O kurde, jakieś nietoperze, coś tam. O ja, to jest jakaś gra crafterska. Aha, dobra, zawołaliśmy lokalnych rzezimieszków, czy tam żołnierzy, żeby... Dobra, oni chcą miecz zamówić, żeby swoje, wiecie... Craft, miecz. No dobra, miedziany. O kurde, ale jazda. Dobra, udało się. Co się stało? You can only swing the hammer 18 times to try. Aha, musimy dookoła zahartować jakby, wiecie, znaczy utwardzić tą powierzchnię, nie? Przez zgniot. No chyba nam się udało, tak? Czy co? A co teraz, kurde, co? Co to jest? Aha, trzeba rączkę, rękojeść. Tu B. Aha, o to chodzi. No fakt, no przecież koleś nie będzie z taką krzywą. Finish. Dobra, finish, niech będzie. No dobra, no, a ten co chce? Ten chce znów miecz, tak? No dobra, no to robimy ten miecz. Jeszcze raz, dobra, robimy miecz. Miecz, długi miecz, z miedzi. Dobra. Wlewamy. Świetna sprawa, dobra. Dobra, i teraz tą rączkę tu. Okej, świetnie. Okej. Śmieszna gra w ogóle. Fajnie, że mi ktoś ją tam zapodał. No najlepszy miecz przecież. Jakie kurde skrap. Skrap to jest oczywiście, wiecie, że go wrzucić. A
Aha, jeszcze jeden miecz i idziemy walczyć, dobra. Czy coś tu się jeszcze da zmieniać, się zastanawiam. O kurde, to teraz chyba nie będzie za dobrze. No chociaż nic mu się nie stało od tego, że go... No i tyle, dobra, teraz rączkę mu dajemy. No, trochę krzywo wyszła. No ale co z tego? Nie mam porównania do tych innych mieczy, wiecie, czy dobry zrobiłem, czy nie. No ale ten wygląda całkiem nieźle, chyba więcej dostałem za odlewanie. Okej, 20 zostałem za czas kryształków zielonych, niezła ta gra, powiem wam. Czy ja to klikam, czy oni sami atakują? Aha, dobra, czaję, ja mam zbierać te kawałki miecza i tak dalej. I kryształki. A, i te nasze miecze są wytrzymałe, albo nie są wytrzymałe. No to fajne to jest. A tamten idzie i tylko kradnie, nie? Piep. Trzech przeciwników, tak? Mamy pokonać. Damy radę. Może stal teraz, wiecie, bo tu widzę, że miedź chyba leci. Co, będziecie ze skrzynią walczyć? Wow, jakieś nowe itemy żeśmy dostali. Tutaj XP, 15 XP i co, drugi level? No nieźle. Znaleźliśmy 16 tego, 13 kryształków, rękojeść taką, 5 nie wiem czego, jeszcze taką rękojeść. No dobra, zobaczymy zaraz. Aaa, łuk żeśmy znaleźli. Znaczy będziemy musieli pewnie teraz robić łuki. Ale kowal łuki? Ciekawe. O, 4 przeciwników. Design new. Aha. Nie wiem co to znaczy. Mogę bookmark parts, ale nie wiem o co chodzi. Dobra. Ten chce łuk, ptaszek, tak? No to kraftujemy łuk dla niego. Co to za problem dla nas? No dobra, damy bez brązu łuk. Okej, mam nadzieję, że to chodzi o to, żeby po prostu na środku to było. Chyba ten łuk taki nie będzie, jaki jest, kurde. Co to ma być? No tak, tak. Dobra, dajemy ten łuk jeszcze raz. Ja nie wiem, czemu się nie naciągnął. Dobra. No, są. Ciśnij tutaj. Ach. Fajne takie gry, to by się na jakieś Move'a nadawało. No, to by się na Move'a nadawało. Na PlayStation. Dobra. Okej, czyli to tak trzeba było robić od razu. No niezłe to jest, bo powiem wam, że oni ten, że to wymierza pewnie, czy jest tutaj perfect, tak? Finish, no i to nie zajebisty. Teraz taki łuk, kurde, patrzcie jak dobrze poszedł. Ale forging ciągle, to przetapianie źle idzie. Dobra, miecz teraz trzeba zrobić, tak?
Mierz zrobimy tu oczywiście już z miedzi. Ona, widzicie, ma niższą temperaturę topnienia. Okej. No i ładny mieczyk nam powstał. Aha, i teraz możemy dawać różne gripy. No dobra, dajmy taki, nie wiem co to daje. To jest oczywiście ta część, która blokuje inny miecz, żeby nie uderzył. No piękny miecz przecież. Dobra, wykraftowaliśmy. No i jeszcze dlatego musimy wykraftować jeden miecz. Okej. Nie wiem, w co tu trzeba celować, a może trzeba w jak najwyższą temperaturę celować. Nie słuchałem tego, wiecie, tutoriala za bardzo. Okej. No i tu dajemy te gripy lepsze. Nie wiem, co im to daje właściwie w walce. Znaczy to jest grip, no ja tam gadam grip, a to jest to, co... Wiecie, co to jest grip, to jest tutaj pewnie. No, najgorzej mi forging wychodzi i nie wiem czemu, bo nie słuchałem za bardzo. 7 bonusowych za czas, no idziemy zobaczyć jak naszym jak dadzą sobie radę. Dałem im najlepsze części jakie uzbierałem, więc mam nadzieję, że sobie dobrze dadzą radę. Wow. Okej, pozbierałem to. Jestem właściwie ciekaw, czy... Aha, bo im się zużywa od uderzeń ta broń. To nie są tak jakby ich hapsy, tylko tak jakby wytrzymałość tych broni na zużycie. No ale jeśli my potem ich tracimy, wiecie, że jakby te bronie takie zajebiste robimy, a tak naprawdę później one, wiecie, tracą się z tymi ludźmi, bo my jedziemy dalej naszym taborem cygańskim. No to nie wiem, czy to cię aż tak opłaca inwestować w super bronie. No chyba, że przeciwnicy będą trudni. Ale tu na przykład nie są jakoś specjalnie. Ale może jakbym dał tanie bronie, to byśmy nie przeszli dalej. Jack Smith! Yeah! Patrzcie, łucznik nam tylko został. I co, skrzynię otworzy i co, wyskoczy z niej? Złoto chyba jakieś. Nie mówcie mi, że ze złota będą kuli. Co się stało? Level 3 dostanę może? Tak. Patrz, o kurde, jakieś nowe części znalazłem. Cannonball! Czyli mogę robić kulę do tego, do armaty. Rzeczywiście, kulę do armaty, potem będzie siekiera i potem coś jeszcze, tak? I tak dalej, i tak dalej. I powiem wam, że chyba na tym skończymy ten film. Jeśli ktoś jest zainteresowany tą grą, to oczywiście niech sobie wejdzie, pogra. I tyle. Mi się wydaje ona ciekawa. Jest coś innego. Naprawdę taki, czego się nie spodziewałem. Myślałem, że ten Jacksmith to będzie jakiś, no nie wiem, rzezimieszka albo coś, że będzie się szło i biło. O, czekajcie. A, i widzicie, i za te kryształki, które zdobyłem. A nie wiem, ile ja mam kryształki. A, 110 mam. Można kupować różne rzeczy. Ale my sobie i tak nie kupujemy, bo... Bo już lecimy. Żegnamy się. Trzymajcie się wszyscy i do zobaczenia w następnej darmowej grze online. Pa, pa. A ile mi się odbija? Pa, pa.